Hej, hej, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku ze Steam World Heist. Zobaczmy, co tu też nasz Iwański ma do powiedzenia. Pomagam Sibosowi. Jest całki Sibos. No, to bardzo miło z twojej strony, tak jest. Chyba jednak nie zadziałało. Rozweselenie kolegów. Dobra, lecimy tutaj, zobaczmy, co mamy zrobić. Wiecie co? Ja bym skoczył już tu. Ja bym skoczył już tu, challenge mission i zdecydowanie tak. Tylko teraz, kogo wybieramy? Wybrałbym Iwańskiego i wybrałbym naszą szefową, bo już dawno żeśmy jej nie używali. Ona ma za spluwę do wyboru. Dać jej tą mniejszą, czy... Ja chyba dam jej tą mniejszą, żeby mogła strzelać, kiedy tylko sobie chce. Chociaż tu krytyki są niezłe, naprawdę. Gdyby było 3, to jest mało, nie? Tu wszyscy mają dużo więcej, więc to 4. No nie wiem, właśnie cały czas się zastanawiam, moi drodzy, czy dać jej tą snajperkę? Nie, damy jej ten zwykły. Damy jej ten zwykły, dodatkowo wrzucimy, to byśmy wrzucili dodatkowy strzał. Myślę, że to się może przydać. I apteczkę, bo jest we dwójkę tylko idą. Jakąś nową czapeczkę. O, szefowa dostanie królewską czapeczkę. Iwan ma swoją. Myślę, że to jest całkiem nieźle złożone. No dobra, nie mamy co prawda granatu, ale on strzela tak jakby granatami. Lecimy, moi drodzy, nie ma co tam kombinować. Misja specjalna. Może będzie szybka, to zrobimy dwie. Tak, można chodzić razem, ale tu wydaje mi się, nie wiem czy dobrze wybrałem, bo Piper wolałby mnie właśnie, żeby była troszkę osobna. Dobra, zaczynamy. Oho, oho. O, jak się sympatycznie zrobiło, znaczy, że niesympatycznie. Ci raczej tego mi tutaj nie ustrzelą. Ten by mógł go trafić. A, się robi ciekawie. Tak, ja bym mógł trafić znowu tego i go pewnie zdejmę. No, dokładnie. Ale tam chyba nie doleci. Nie, moi drodzy, tam nie doleci. Dobra, zrobimy tak. Schowamy go. I spróbujemy strzelić mu w łepetynkę. Ach, kurde, nie dał rady. No to zepsułem to. No i teraz mamy problem. Co zrobić z Piper? Teraz mam kompletny problem. Co zrobić z Piper? Dobra, wycofam ją. Niech tu sobie gładnie. On powinien mnie ochronić. Ten zajdzie tędy, będzie strzelał, a to też przeżyje. O kurde, czapkę mi zjąłeś, ty! Wstrętny skrapersie, ty! No dobra, ten po swoich to może walić. Ale Iwański teraz przynajmniej ma do czego strzelać, nie? No tutaj to będzie boom. Tak jest! Jeszcze tam tych dwóch oberwało. Teraz pomyślmy, jak to się ładnie ustawić. Żebym sięgnął jeszcze tego. Tego nie sięgnę. No musiałbym stać przynajmniej tu, a tu nie dobiegnę szefową. Jakiś sensowny pomysł? Chyba stanę tutaj. Czy ten będzie mógł mnie trafić? Będzie mógł. No dobra, ale stanę już tutaj, przeszykuję to następnym razem. Widzę, że Iwański tym razem wszystko załatwia. No dobra, jeszcze raz mnie ochroni. To już nie. A jednak nie. No dobra, to tak, ten mu zostało 3. To zostawię go, moje szef, to na, zostawimy go szefowej. Zdejmiemy tego. A, tam nie doleci. A, to takie buty. No dobrze, dobrze wiedzieć. Wszystko dobrze wiedzieć. Dobra, to staniemy teraz sobie tutaj. Przycelujemy w łepetynkę może. Nie, podniesiemy. Podniesiemy. Będę mógł go trafić w ogóle gdzieś w łeb? A, tak ciężko, nie? Nie będzie idealny strzał. O, czekajcie, czekajcie, to coś było. O, właśnie. O, jest nieźle, nieźle. Ach, cztery tylko. Już myślałem, że nie tych wejdzie. Nóż ty! Kriplował mnie. Nie mogę się ruszyć. A ty wredny. Ale teraz się dopadłem. I to trzeba strzelać wyżej, one opadają. Czyli dobrze się łukowato lecą. To nie jest taki strzał, że hej hop i już jesteśmy. Dobra, w następnej turze się ruszy. To my pójdziemy pozbierać tutaj te słagi. Okej.
Już może, no to zabieramy. Ale czapkę zostawimy. Wrócimy się po czapkę. Kurde, a co tam? Wrócimy się po czapę. Dobra, tutaj idzie nasza szefowa. Leć po czapkę. Bez czapki się nie liczy w ogóle. O, dużo lepiej. Okej, tutaj czekamy. Iwański, dawaj teraz z powrotem na górę. No znowu musimy poczekać. Na szczęście nie ma tutaj problemu, nic na czas nie musimy robić. Dobra, w następnej turze zaczynamy, okej. Okay. Ale wolę, żeby to zrobił Iwański, moment. Okej, okay, dobra. Trochę ich się tu narobiło. No dobra, jestem w całkiem niezłym miejscu. Będą musieli zejść, żeby mnie uszkodzić. No teraz tak, mógłbym strzelić, ale i tak nie doleci pewnie tam. Musiałbym stanąć tutaj. Wiecie co? Teoretycznie to jest do zrobienia. Teoretycznie to powinno dać radę. No i poleciał chłopina. Tak, o to chodziło. Dobra, teraz tak, Piper. Ja poczekam, aż chłopaki sobie zejdą. Będą próbowali tu schodzić. Wtedy ich zaskoczymy i odpowiednio to ustawimy. Dobra. Ten sobie zejdzie. Dobra, będzie walił naszego. No, to już trzeba będzie się ładnie bronić. Dobra. No, czyli nie pomogło jednak. Myślałem, że będzie lepsze ustawienie. Mógłbym skoczyć tutaj i załatwić tego. Co wy na to? Ile mam życia? 3. Może przeżyję. Próbujemy. Ryzykuję. Nie myślałem nad tym, ale myślę, że... sami się uszkodziliśmy. No, o tym nie pomyślałem. No dobra. Piper, otwieraj wrota. Zdecydowanie. Teraz tak. Skakujesz tutaj. I walimy w tego. I oczywiście walimy z pełną mocą. Ale tylko 4, myślałem, że krytyk wejdzie, no. Ale dobra, skupił się na nas. No to jest git, to jest okej. To w sprawie. To lubię. Dobra, ale też się pozbieramy oczywiście sobie słagi. Pięknie, moi drodzy. Tutaj już nie zdążę dojść, to już schodzimy szefową. No, Iwański jeszcze zabierze. I od razu schodzi też na dół. Dobra, i w następnej turze uciekamy z tego okręciku. Jest ok. Iwański. Myk. Inspired. A, to już nie ma znaczenia. Mamy 100%, tak jest. No, daliśmy radę. Iwański trochę oberwał. No, zaryzykowałem, ale zawsze. To dostaliśmy ciekawego. To już to mamy. To już mamy. Tutaj. O, rozpostrzeżenie tego. Bardzo dobrze. To jest wspaniałe. No i trochę wody. I zaraz. Tylko jeden. Myślałem, że więcej gwiazdek będzie. No cóż, trudno się mówi. Ale zawsze, nie? Zaliczone. Się przydała lepszą spluwę załatwić, tylko taką, żeby nie musiała tracić strzału po ruchu, nie taką typową snajperską, nie? Może zwykłą spluwę je załatwimy, właśnie, tam były takie. No dobra, to mamy challenge mission, ja pozwolę sobie, moment, wróćmy do inventory i od razu sprzedajmy to, co niepotrzebne, bo to w ogóle dwa razy taka sama spluwa. Nie, to jest dla naszego sharpshootera, 4 plus 2, to 3 plus 2. To jest to samo, nie? 3 plus 2, 3 plus 2. Dobra, handlujemy. Dobra, co to jest to? Bullet spray. Czyli to jest dla naszych... tych, co mają... Assaulta, tak. 5 plus 2. Bardzo fajna broń. I tu jest druga 5 plus 2. To te dwie muszą zostać. To zostaje. To jest broń naszego misia, pysia. No i okej, moi drodzy. Okej. Myślę, że tak może zostać. Mamy jedno wolne miejsce. Bardzo fajnie. Dobra, to mi pasuje. No i dokąd tu lecimy, nie? To robimy tą misję? Myślę, że zrobimy taką sobie misyjkę, nie? Może tak. Kogo byśmy wybrali na tą misję? Bo to też jest istotne.
Jak się cały czas zastanawiam, czy zabierzemy Piper, czy wybierzemy kogoś, kto nam się bardziej tu może przydać. Bardziej wszechstronną osobą to byłaby albo Sally, która ma bardzo fajny bajer, czyli ten po zniszczeniu gościa jeszcze jeden strzał, albo Seabrassa, co? Jak myślicie, kogo zabierzemy? No, kwestia jest też tego, co tam będzie za miejsce, czy będzie można strzelać bezpiecznie, czy lepsze będą takie celniejsze strzały, nie? No zobaczmy, ale wiecie co? Nie no, nie, ja wybiorę Sally. Ja wybiorę Sally. Mam nadzieję, że ona sobie poradzi. Nie wiem, czy nie dam jej na wszelki wypadek dwóch apteczek. Ma 6 życia tylko. No niedużo. Dałbym może jej to. Jakby ktoś ją mógł uszkodzić. No, zobaczymy tak. Dobra. Spróbujemy, jak sobie Sally poradzi. Jest one mission, tak? No dobra, zobaczymy. Jednoosobowa misja. Dobra, zaczniemy chyba. O kurde, ten dziwny jakiś konfiguracja tego statku. Zaczniemy od lewej strony. Czyli lecimy tutaj. No, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. 7 życia. No, nie jest to może super. Dobra, i czekamy. Otwieramy. Dobra, tu jest łebek. To sobie z tym poradzimy. Bez żadnego problemu. Tak jest. Killshota jeszcze mamy, ale nie ma do czego strzelać, więc sobie odpuszczę. I zabieram swaga. Na razie jest ok. Wygląda całkiem przyjemnie. I teraz tak, czy idziemy. Myślę, że górą. Myślę, że górą pójdziemy, nie? Chociaż, kurde, może to lepiej od dołu. Od dołu chyba lepiej. Nie ma tak. Od dołu lepiej nie będziemy mieli. Chociaż, wiecie co? Nie, od góry chyba lepiej, nie? A ryzyk fizyk, no kurde, no co, no otwieramy. Aha. No i dobra. Czyli nie jest źle. Tak jest. Mamy. No to nie zaliczyło mnie jako killshota. Takie buty. No dobra, to sorry. Nie myślałem, że to mi zaliczy jako killshot. Teraz mam tak. No to już teraz to mi się nie przyda raczej, bo tu nie mam do kogo strzelać. Dokąd iść? Dokąd iść? Najlepiej po swag. No to tu. Pum, pum, pum. Dali, zbijaj swaga kolejnego. Dobra, tutaj nic nie ma, no to co, to wracamy, no. Widzę, że to są tylko pojedyncze drzwi, ale to będzie, czuję, wesoło. Czuję, że to będzie wesoło. No właśnie. Ale mamy tylko jednego? No to chyba ten, wygraliśmy. Nawet na pewno. Killshot, nawet nie mam do czego strzelić. No to luzik taki coś. To piękna akcja była. Ja będę tu przychodził z każdym naszym załogantem po drodze, moi drodzy, po tym, poza filmem i trochę im tu expa nabiję, bo to kurde naprawdę fajna misja. Szybka, krótka, miła i przyjemna. Dobra, mamy 100% wszystkiego. Kończymy zabawę. Ekstra. Long range on successful. Proszę bardzo. No i... Mamy też coś. O, i to damy naszej sali. To damy naszej sali. Co prawda nie będzie miała. No właśnie, nie będzie miała swojej ability, żeby strzelać. Ale ma 6 plus 1. Dobra, pokombinujemy. Pokombinujemy, zobaczymy, jak to da. No, proszę bardzo, to jest niezły numer. Plus 1 bonus do ataku dla wszystkich. O kurde. Muszę coś sprzedać. No dobra, moi drodzy, co sprzedajemy? To bym sobie zostawił, czy mi to nie będzie potrzebne? Jak myślicie? To jest niezłe, nie? 500 aż warte. Co by można, z czego byśmy mogli zrezygnować? Z apteczki jednej teoretycznie możemy zrezygnować. Zawsze po trzech chyba idzie, więc jeden może sobie tak. Jedną apteczkę sobie sprzedamy. Dobra, i continue. Tak jest, total 3, 22. 22, czy ja dobrze widzę? Mamy trzeci level. Co za ability nowe? Mad Dog. Dodaję do...
Wolną akcję, czyli wolną, darmową akcję. Może... O kurczę, widzicie to? Można sobie włączyć nielimitowane killshoty, czyli każdy strzał generuje, jak zniszczymy jakiegoś bota, kolejny killshot i nie będzie limitować w tej turze tego. No dobra, to już jest naprawdę mocne. Dostaliśmy sporo tego, no to może opłaca się tu przysłać resztę chyba. Chyba się opłaca. No, powiem wam, że robi się ciekawie. Dobra, ale my mamy 20 coś punktów, jak mam, dobrze pamiętam, to tu coś można było właśnie odblokować za te 22 punktów. Polećmy i sprawdźmy, co to takiego tu można odblokować. Unlock. Przepuścili nas, dobra. Astro Lounge. A co tutaj dają? Backwater Bodega. Zobaczmy, co tam jest w środku, co? Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co oni tam mają. Może sklep? Może jakieś... O, byśmy jeszcze miejsce dokupili. Tak, sklep! Ho. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy tu mają. Dobra, od razu miejsca. To są w ogóle... To jest niebieski coś. Oj. Dwa ekstra item. Ale kosztuje 4 koła. Dobra, no to chyba nie stać nas. Ten kupiłem od razu. Dobra, i teraz co my tu mamy? O mój, oj. To wiecie, że dla naszego snajperka, dla Valentina, to jest po prostu... miodzio. Miodzio, by to po prostu szok. Co tu jest? Lepsza zbroja. Daje jeden healfa i nie ma minusów. A też jest niegłupie. A i tutaj jest pewnie ten dodatkowy... O kurde, potrzeba 45 reputacji? Zobaczcie, bo to robi 3 uszkodzenia, ale pierces characters, nie wiem co to znaczy, ale mam wrażenie, że tak jakby przebijało ich na wylot, to powoduje może, nie wiem, jakby to powiedzieć, że jest crippled i nie może się ruszyć? No nie wiem, no nieważne, ale cena jest niezła, no i 45, trochę będzie zabawy. Nie wiem, czy nie sprzedamy, moment, nie, najpierw zobaczmy, ile kosztuje ta sprówka. Potrzebujemy około 400 za tą spluwę, ile dostaniemy. Za mało, żebyśmy to pchnęli. Teoretycznie to bym mógł sprzedać i wtedy dostaniemy tą lepszą spluwkę. Ale to wydaje mi się niezłym dodatkiem do... Tą byśmy mogli dodać do naszej szefowej do broni. Będzie 4 plus 2, już będzie lepiej. Tak zrobimy, moi drodzy, tak zrobimy. Zastanawiam się, co z tym. Raz sobie z tym podskoczymy, jakąś walkę też strzelić. Dobra, na razie tamtego nie kupujemy, ale zobaczcie, to jest dodatkowy sklepik. Zobaczmy, co tam Sali jeszcze chce z nami popaplać. To jak wielki traktor. No dobra, no wiadomo, co chodzi. Ja kiedyś taki prowadziła, czyli pani była rolniczką, jak ewidentnie, no. No, to zajmuje lata, żeby nauczyć się pilotować taki statek. To może później. Chciała naszą łajbę pilotować, no proszę. No, też każdy ma prawo chcieć, nie? Dobra, dokąd tu możemy polecieć? Została nam tak naprawdę jedna misja i potem chyba główne zadanie. No, to tak sobie myślę teraz, moi drodzy. Jakbyśmy się tu wybrali, co my tu mamy ciekawego do zrobienia? I kogo byśmy zabrali na tą misję, nie? Ale wiecie co? Zróbmy to inaczej. To będzie pewnie dłuższa misja, więc zróbmy to na następny odcinek. A na razie ja bym poleciał tutaj i zrobił ten Lonely Mission jeszcze, ale z kimś innym. Czyli nie Sali, tylko dałbym naszą właśnie szefową i zamiast tego dorzuciłbym jej... Chociaż to też jest niezłe, nie? Ale nie, to jest lepsze, bo to dodaje zawsze, więc nie ma o czym gadać. Dobra, startujemy i zrobimy jeszcze raz. Zobaczymy, co nam wygeneruje teraz. Może jakiś trudniejszy statek. I myślę, że to na dzisiaj by było... Ja poza nagraniem... to jest chyba ten sam. A nie, troszkę inny. Ja poza nagraniem pozwolę sobie...
że tak powiem, przejść tą misję każdym naszym zawodnikiem. Ona dużo tutaj dodaje, bardzo dużo nawet dodaje expa, więc warto chyba się przekulać każdym. No i teraz mamy tak, 4 do 6, więc teoretycznie jak mu w łeb bym gdzieś tam przywalił, ale nie przywalił, po oczach. No już to menda, no. No dobra, to i tak cię ukatujemy. Dobra, zbieramy słagi. Tutaj nic ciekawego nie ma. Czyli co, zaczynamy od góry, tak tam, nie? Bardzo fajnie, jest tylko jeden, super. Teraz przycelujmy lepiej. No, i od razu go zgasiło. Pięknie, tak to ja lubię. Żadnych słagów tu nie widzę, oprócz tego. Dobra, jak to wygląda? To wiecie co? Pójdę sobie jeszcze tędy. Zobaczymy. No właśnie, chyba nawet nieźle wyszło. Bo teraz on będzie musiał zejść tu do mnie. A ja się schowam tu. Bo nie ma innego wyjścia. Dobra, teraz jest tak, czy ja go tu mogę trafić? Myślę, że będę mógł. O, pięknie. To prawda 4 tylko, ale zawsze. A, dobrze są, już tak nie podłują, nie? No, to nie ma znaczenia. Będzie gin maleńki. Dobra. Zabierzemy sobie swaga. No i zobaczcie, z tym dodatkiem do broni nawet ten słaby pistolecik Piper jest dla mnie jak najbardziej okej. Ale myślę, że to możemy jeszcze swagi jakieś zebrać. Nie sądzę, żeby to były wszystkie. Chociaż może i wszystkie. Ale dobra, zobaczmy co tu jest ciekawego. Nie, swagi są kochane, no. Dobra, to tak, podchodzimy. No i co? No myślę, że tu szanowny pan potrzebuje, tak, małego wybuchu, to nas raczej ochroni. I teraz ładnie w łeb. Ach, nie było krytyka. A nic ci to nie pomoże, kiedy. Nic ci to nie pomoże. Ale spaprałem to. No nie, no tak nie może być. A zdjął mi kto. Nie, zabieraj koronę. Zabieraj koronę i teraz traf dobrze. No, ale już odwaliłem wtedy. Zbieraj słaga. Musimy tu zejść po dolnego słaga. Chociaż to jest już tylko fantom słagów, ale dobra, nie ma tego, to by na złe, tego dobrego, znaczy złego, co by na dobre nie wyszło, co ja gadam, Boże Święty. No, i lecimy stąd, wynosimy się, chyba wszystko to zebraliśmy, tak jest, dobra. No zobaczymy, trochę ekstra dostałem, może trzeci level je wskoczy, byłoby fajnie, chciałem zobaczyć jaką nową umiejętność dostanie, czy w ogóle. Aha, czyli dostał handgun, ale słabszego, czyli na pewno idzie na handel. No i tutaj nic więcej, dobra. Pięknie jest. No change, ale exp poszedł. Jest! Next level! Co my dostaliśmy teraz? Power shoot cooldown. Reduce to 1, no pięknie. Czyli mamy teraz co turę w sumie power shota. Ha! Czy tam co dwie, tak? Bo wtedy były dwie tury chyba odpoczynku. No, to jest nieźle, moi drodzy. Opłaca się tu przyjść. Naprawdę się opłaca. Mhm. No okej. Okay. Ale dobrze, na dzisiaj, moi drodzy, to wystarczy chyba. Żeby nie było za długich tych odcinków, bo nie chcę z tej gierki robić dłuższych. To co? To trzymajcie się. Dzięki, że oglądacie SteamWorld Heist, bo mi bardzo, bardzo się podoba. Mam nadzieję, że wam też. A ja wam dziękuję ślicznie, w tym odcinku już to wszystko i zapraszam oczywiście na następny. Hej, hej, trzymajcie się.